Dzień dobry, Boże Słowo na dzisiaj. Czytam z psalmu 36, wiersz, a później z listu Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 11 wiersz. Tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. Chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Jeszcze myśl z książeczki z Biblią na co dzień autorstwa Tomiego Walkera. Zmieniłeś w taniec moją skargę i płacz. Nie mogę już milczeć. Będę Ci śpiewać, wypełniony radością Twą. Moi drodzy, te dzisiejsze słowa są takie troszeczkę kontrastowe, ponieważ z jednej strony opowiadają o tym, że jesteśmy w rzeczywistości Bożego gniewu, ale później ten gniew zamienia się w wybaczenie i smutek zamienia się w radość. I właściwie jeden i drugi tekst biblijny o tym traktuje, a podkreśla to ta myśl właśnie Tomiego Walkera, będąca takim podsumowaniem tych dwóch biblijnych fragmentów przeznaczonych na dzisiejszy dzień. I tak sobie myślę, no właśnie, czasami słońce, czasami deszcz, czasami jesteśmy pod wozem, a z innym razem znowu na tym wozie siedzimy. Czyli taka sinusoida życia, raz na dole, raz do góry, szczęście, nieszczęście, radość i smutek jest naszym doświadczeniem, także naszym chrześcijańskim doświadczeniem. I kiedy myślę o tych skrajnych sytuacjach w życiu, to przypominają mi się różne postaci biblijne, ale wymienię tylko trzy. Józef, który jest umiłowanym synem swojego ojca Jakuba, zostaje sprzedany przez braci do Egiptu, ale ciągle mamy w jego historii takie wzmianki, takie informacje, że nawet kiedy przebywał w więzieniu, po tym jak za sprawą pewnej kobiety, żony Potyfara, tam trafił, nie przestawał modlić się do Boga i nie przestawał się Bogu powierzać. Tak samo nie przestawał się Bogu powierzać wówczas, gdy z więzienia wyszedł i stał się namiestnikiem Egiptu. Mojżesz, kiedy poznał Boga w krzewie gorejącym, kolejna postać, także zawsze zanosił do Boga swoje modły i dziękczynne, i skargi, kiedy już nie miał siły prowadzić lud przez pustynię, kiedy ten lud się ciągle sprzeniewierzał Panu Bogu i Mojżesz miał serdecznie dość i prosił o to, żeby go Pan Bóg zabrał z tego świata, ale też modlił się w chwilach radości, kiedy na przykład suchą stopą przeszli Izraelici przez Morze Czerwone. Eliasz to jest też bardzo ważna postać. Modli się w momencie niedoli, kiedy prześladowany przez królową Izabel i jej łowców pragnie śmierci, ale też wielokrotnie modli się Panu Bogu za błogosławieństwo, dziękując wówczas, kiedy tego błogosławieństwa doświadcza. I myślę, że to są takie postawy, choćby zaczerpnięte z przykładu tych trzech postaci, które dla nas powinny być ważne i kiedy doświadczamy smutku, czy kiedy doświadczamy radości, bo różnie się nasze życie układa, to ważne, żebyśmy nie zapominali o modlitwie. Czy to będzie modlitwa przebłagalna, prośba, czy to będzie modlitwa dziękczynna, ona też jest niezwykle ważna, czy to będzie skarga, czy to będzie jakiś wyrzut, jakiś lament. Ważne, żeby z Panem Bogiem być ciągle w kontakcie, bo tylko wtedy, gdy jesteśmy z Nim w kontakcie i też gdy czytamy Słowo Boże, doświadczamy tego, że Bóg jest z nami, że Bóg nam towarzyszy. Tego towarzyszenia Bożego i tej Bożej opieki w chwilach dobrych i w chwilach złych, nie tylko na dzień dzisiejszy, Wam i sobie gorąco i serdecznie życzę. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.